ten dzisiejszy sobotni dzień 20 lutego witam Was bardzo serdecznie z parafii ewangelickiej w Mrągowie. A chcę Was witać Słowem Bożym wyznaczonym na dzień dzisiejszy w naszym przewodniku biblijnym z Biblią na co dzień. Znajdujemy tam słowa z księgi proroka Izajasza z rozdziału 63 wiersza 9 oraz Ewangelii w przekazie Ewangelisty Łukasza z rozdziału 15 wiersz 5. On sam ich odkupił w swojej miłości i w swoim miłosierdziu. Poddźwignął ich i nosił ich przez wszystkie dni prawieków. Tak zapisał prorok Izajasz. Zaś u Ewangelisty Łukasza czytamy: odnalazłszy zagubioną owcę, kładzie ją na ramiona swoje i raduje się. Podobieństwo o zagubionej owcy, czy też o dobrym pasterzu, bywa historią, która opowiadana jest małym dzieciom. Bywa ona w różny sposób opracowywana, aby ukazać dobro, które pasterz okazuje swojej zagubionej owcy. Myśląc o tej owieczce, zwykle dostrzegamy małą, puchatą istotę, uwięzioną w ciernistych krzewach. Bo tak najczęściej jest przedstawiana małym dzieciom w ilustrowanych wydaniach tej historii. Ale ta zagubiona owieczka może mieć różne oblicza, bo przecież to może być każdy z nas. Jak niewiele potrzeba, aby zgubić się we współczesnym świecie. Ktoś powie: alkohol, narkotyki, dopalacze. Chyba rzeczywiście. Pozwalają one zagubić się człowiekowi i zatracić sens swojego istnienia, kiedy stają się wszystkim, co człowiekowi potrzebne jest do jego egzystencji. Widząc w swoim życiu wiele twarzy ludzi, którzy oddali swoje życie używkom, stawiam sobie pytanie, jak często owa zagubiona owca oczekuje rzeczywiście na swojego pasterza, owego dobrego pasterza, jak bardzo pragnie być odnalezioną. Człowiek chyba sam musi zauważyć swoją sytuację, aby zapragnąć ratunku. Nieraz musi upaść na samo dno. Wówczas owo pragnienie bycia odnalezionym przez owego dobrego pasterza zaczyna nabierać sensu. Z wieloma sytuacjami nie jesteśmy sobie w stanie poradzić sami. Potrzebujemy drugiej osoby, aby podźwignęła nas, a nieraz wzięła nas na swoje ramiona i przeniosła do lepszej rzeczywistości. Współczesny człowiek, każdy z nas może czuć się zagubionym w informacyjnym szumie dnia dzisiejszego. Szczególnie w dobie pandemii, kiedy większość naszej aktywności przeniosła się do internetu. Jesteśmy bombardowani tysiącami informacji, które niejednokrotnie sprawiają, że nie wiemy, co jest prawdą, a co jest jej brakiem. Spójrzmy, jak wielu ludzi dziś ma mętlik w głowie i próbuję odpowiedzieć sobie na pytanie, czy szczepić się, czy nie.
to w zasadzie zasługa sprzecznych wiadomości, które odnajdują w sieci, niepewność wywołuje w nas zagubienie. Niepewność sprawia, że przestajemy jak Ewa w raju rozróżniać pomiędzy prawdą a fikcją. I pytamy się słowami wypowiedzianymi przez Poncjusza Piłata: co to jest prawda? Dla człowieka osobiście, prawdą staje się to, w co wierzy, lub to, czego doświadcza. Jak Tomasz, który jest w stanie wyznać Pan mój i Bóg mój. To wyznanie jest o tym, który mówi o sobie: ja jestem droga i prawda i żywot. Nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Ale też mówi: ja jestem dobry pasterz. Dobry pasterz życie swoje kładzie za owce. Ja jestem dobry pasterz i znam swoje owce i moje mnie znają. Jak Ojciec mnie zna i ja znam Ojca i życie swoje kładę za owce. Zatem gdzie jest prawda? Gdzie jest prawda o mnie? Ona jest pod krzyżem. Pod krzyżem Golgoty, gdzie mogę odnaleźć mojego dobrego pasterza, który podnosi mnie, zgubionego, grzesznego człowieka, dając nadzieję na nowe życie. Amen. Zostańcie z Bogiem.